Witam cię serdecznie, Kaju. Dzisiaj Cześć. spotkanie dla ciebie. Cześć. I witam pana Darka. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak bardzo oficjalnie. Nie, no chciałem miło, tylko to niewyćwiczone mam jeszcze. A, nie ćwiczyłeś. A foszka zrobisz? Nie. Super. Kaja, masz foszka nagranego. Rzadko kto ma nagranego foszkę. Dobrze. Kaju, nie chcesz przedstawiać swoich punktów, więc lecimy. Ale... Nie, Kaju, nie chcesz przedstawiać swoich punktów. Co ty mówisz? To dobre jest. Co mówisz, Dareczku? Tylko jak oficjalna wersja, jak ona brzmi. No powiedziała, że nie chce przedstawiać. No nie miała innego wyjścia. Nie się słówek, bardzo cię proszę. Bo wyłączę nagrywanie. Manipulacja level reptilianie. Tak jest, bo my się uczymy od one chyba, nie? Żeby ich oszukać. Ale to modliszki, jak manipulacja, to modliszki. Te one też. Też manipulują. Proszę cię, żebyś wyłączyła najpierw mikrofon. Dobra. Słyszeli, możesz sobie śpiewać jak też. O, już, świetnie. Jej głupie miny pokazuj. No, ty i tak ale nie będziesz. No właśnie. Ty nie będziesz nic widział, więc właśnie, Dareczku. Zacznij już swój sen, proszę. Opadnij swobodnie. Całym ciężarem ciała. Weź sobie jeszcze parę pogłębionych oddechów, a przy każdym wydechu. Ups, już poleciałeś. Przy każdym wydechu pozwól jakimkolwiek napięciom się ulatniać. Za chwilę policzę od 5 do 1, a ty będziesz relaksował ciało i umysł. Myśli odpływają, a ty opadasz i zapadasz się coraz głębiej. 5. I jeden. Za chwilę, Darku, policzę od 1 do 3, a na 3 staniesz przed ciałem subtelnym Kai. 1, 2 i 3. Widzisz Kaję? Najpierw sprawdź. Idę na. Czy to jest nasza Kaja? I tak. A teraz powiedz mi, jak ją widzisz? Na pewnej wysokości jest, na dosyć dużej wysokości, tak jakby nad planem ziemskim. I to jest coś takiego, jakby weszła na najwyższy budynek i jeszcze weszła na iglicę, która jest na budynku. Po prostu w jakiś taki dziwny sposób siedzi tak bardzo wysoko i trzyma się ręką, żeby nie spaść. I teraz nie wiem, co ona tam robi, czy jakby obserwuje, czy z drugiej strony jakby chce się oderwać, już rozłączyć z tego planu i szuka najwyższego potencjału, jakby żeby już nic ją nie dotknęło, czy no jest tak jakby, to jest poczucie, jakby było najwyższe miejsce na ziemi, to ona tam weszła. I jest w niej taka wojowniczość. I coś takiego jakby z jednej strony było w niej bardzo dużo delikatności, a z drugiej strony takiej twardości, tak jak ona by była jakimś wojownikiem właśnie. I
jest bardzo duże poczucie, że na tej iglicy tam, której ona się trzyma, z jednej strony chce się oderwać, ale też chyba takie jest poczucie, że dużo zbiera ona od innych ludzi. Może przejść do niej i jest taka nerwowość tam. Bardzo dziwna przestrzeń i bardzo dziwna sytuacja. To ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście mówi o sobie, że praktycznie zawsze walczy albo ucieka. No tu prawie już uciekła. Już dalej nie da się uciec. No weszła na iglicę, na najwyższe miejsce czy moment na ziemi, tak jak powiedziałeś. No dobrze. Czy cię zobaczyła na tej iglicy? To chyba ciężko tam stać. No ciężko, ona się musi trzymać, jest podparta dwoma nogami i lewą ręką się trzyma. I wtedy, tylko to ją kosztuje też trochę wysiłku właśnie. Tak. Czy zauważyła ciebie? Jak zareagowała? Bardzo dobrze, to znaczy bardzo dobrze. Bardzo dobrze się odbiera to zauważenie. Wydaje się, że ją to ucieszyło, że tutaj już teraz nie jest sama, bo jakieś poczucie jest, że ona musi się z jakimiś rzeczami sama zmagać. To nie znaczy, że jest samotniczką, ale bardziej, że z pewnymi aspektami wydaje się, jest sama. Dobrze. Pozwolisz mi z nią porozmawiać? Tak. Kaju? Słucham. Dzień dobry. Jesteśmy. W trochę dziwnym miejscu. Wygodnie ci jest, tak? Nie. Aha. Dlaczego jesteś w tym miejscu? Czy to jest miejsce, które jest bezpieczne dla ciebie? Tak. Jest bezpieczniejsze. Ja... nie potrafię się skonfrontować z tą swoją misją. Ja nie potrafię, nie jestem w stanie sobie poradzić. Dlatego nas zawołałaś, zaprosiłaś? Ja już chcę wrócić. Aha, dobrze. To ty nas zaprosiłaś? Tak. Świetnie. Dobrze, to w takim razie powiedz mi, zdefiniuj mi problem. Powiedziałeś, że nie potrafisz się skonfrontować i chciałabyś wrócić. Nie, podjąłem decyzję, odpowiedziałem na prośbę, ale nie potrafię. Nie potrafię tego wszystkiego tu zamanifestować, zrealizować. Poddaję się. Poczekaj z tym poddawaniem się. Zaraz wszystko sprawdzimy, ale najpierw potrzebuję twojej zgody na to, żebyśmy mogli być w twojej przestrzeni i z tobą pracować dla ciebie, poprzez ciebie i być może nad tobą. Tak. Zgadzasz się? Świetnie. Pamiętasz, jak dawno jesteś tu? W tym miejscu? Tutaj od kilku prób, od kilku wcieleń. Na początku bardziej się angażowałem w sprawy tam na ziemi, w życiu, ale to nie ma sensu. Dobrze, a powiedz mi, gdzie jest twoje ciało fizyczne, kiedy jesteś tu? Ciało fizyczne tutaj ze mną być nie może. No nie bardzo. Gdzie jest w takim razie? Tam na dole. Na dole. Myślisz, że dobre jest takie oddzielenie ciała fizycznego i ciała subtelnego? Nie jest idealne, ale tutaj mogę poczekać na to, co i tak jest nieuniknione. Co jest nieuniknione, powiedz mi? Koniec tego doświadczenia, na szczęście. Jak się kończy to doświadczenie? Ciało wypuszczam. Wypuści. Świadomość i wróci tutaj. Czyli chciałabyś zakończyć to doświadczenie ziemskie? Ono się zakończy. Zakończyć. Ale nie potrzebuję go kończyć. Ono się w każdej sytuacji, przy każdym zakończy kiedyś tam.
No to właśnie o tym mówię. O tym mówisz, ale twoje ciało jest młode. Ciało jest młode, ale ja niekoniecznie. Oczywiście, ale mówię o tym, że twoje ciało jest młode. W związku z tym trochę czasu może upłynąć takiego ziemskiego, zanim twoje ciało fizyczne zdecyduje o zakończeniu. To mam świadomość tego, ale ja mam czas. Ty masz czas, dobrze. Od jak dawna tu jesteś? Pamiętasz, kiedy weszłaś? Od samego początku. Od samego początku twojego doświadczenia ziemskiego? Tu na Ziemi, a tutaj, tak jak wspomniałem. Na początku bardziej tam się angażowałam, ale od pewnego czasu już nie. Nie chcę. Nie chcesz. Dobrze, zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Mówisz do swojego oddechu. Co jeszcze tam czułeś, przepuszczając Kaję? Że trochę skryła swoją taką wrażliwość. Chyba nie dla każdego ona jest. I faktycznie jest takie rozczarowanie. I rozczarowanie tym światem. Niekoniecznie tym życiem, bo to ona nie patrzy tak bardzo punktowo w to życie, że to życie jest bez sensu, bo może nawet tak nie patrzy. Patrzy jako całokształt wszystkich wcieleń, że bez sensu to jest. Że bardzo dużo zmagania, ona do pewnego momentu podejmowała wyzwanie, chciała jakby to pokonywać, czy odnaleźć się w tym, ale ten świat ją na tyle poobijał, że teraz już nie chce się jej. Ale jeszcze, ale bardzo wyraźnie czuć, że to nie jest istota, która destrukcyjnie chce aż tak działać na siebie, żeby teraz podszeptywać sobie, czy jakby pozbawić się złudzeń. Ta część, która jest w fizyczności, ona niech jakby, chciałem powiedzieć, dożyje, ale po prostu, żeby miała indywidualne wcielenie, być może w tym pojedynczym życiu będzie dużo elementów takich wyjątkowych i w takim rozłożeniu na różne wcielenia takiej wyjątkowości ona zna, ale całokształt już patrzy inaczej, że zbyt mało tego jest. Zapytaj Kaję, czy chce stamtąd wyjść. Ona bardzo chce wyjść stamtąd. Aha. Ona chce wrócić gdzieś. Dobrze. Ty najpierw, Darku, sprawdź, gdzie jest jej ciało fizyczne w tym momencie, kiedy jest na tej iglicy. Oczywiście ciało jest na dole. Na dole żyje, tak. Dobrze. Jest w tej części materialnej. Dobrze. Czyli jeśli chce stamtąd wyjść, to ja policzę do trzech i wyjdziecie stamtąd. Jest gotowa ale na to? To nie tak. Ona chce całościowo wyjść. Całościowo, czyli? Po prostu ten plan już jakby zmienić. A jest w ciele ona też, więc to tak nie zadziała. Nie będzie zadziała. Coś, co będzie ją trzymać. Tam ona co ją trzyma przy tej iglicy? Powiedziałeś też, że ta iglica zbiera pewne rzeczy. Tak. Tak jakby przyciągało coś do siebie. Tak, jakby wypromieniowywało jakieś emocje, które ludzie po prostu uwalniają. I dzięki temu Kaja, ona chyba to czuje gdzieś. Czuje dzięki temu ten plan jako taki niezbyt wspierający. No. Może nawet poszczególnych ludzi czuć jako nie wiem, odrzucać ją albo widzieć w ludziach kogoś. Mówi, że ma dosyć skomplikowane i trudne relacje, zwłaszcza z rodziną, ale też relacje po prostu z ludźmi. Już od najmłodszych lat konflikty w szkole. Zawsze czuła wokół siebie przemoc psychiczną. No, ona czuje, bo ona nie jest do tego, to nie jest jej natura. Ona się przed tym chce właśnie chyba ochronić, przez to trochę stała się wojowniczką, co też nie leży w jej naturze. Przez to nie może uwolnić swojej wrażliwości, bo boi się stłamszenia tej wrażliwości. Ona jest wrażliwa, ale jakby trudno o niej czasem może powiedzieć, że jest. Jest najmłodszym dzieckiem w swojej rodzinie, ale ta rodzina jest bardzo, bardzo patchworkowa. Jest skomponowana z wielu
członków rodziny, ma pięcioro przyrodniego rodzeństwa, ma biologicznego tatę, ma byłego męża swojej mamy, którego nazywała tatą. Dużo jest tego, a jednocześnie potrzebuje bardzo dużo uwagi, której nie dostała. Mama, jej mama sama powiedziała, nie miałam czasu, byłaś czwartym moim dzieckiem, nie miałam czasu dla ciebie, musiałaś sobie radzić sama. Ale powiedz jej teraz, że może spróbować wyjść stamtąd. Tylko na zasadzie takiej, że zobaczy swoim okiem, gdzie jest tak naprawdę, z zewnątrz. Tu zostanie ciało subtelne. Ona tylko wysunie się troszeczkę okiem. Chce spróbować? Razem z tobą. Mhm. Na jeden, dwa i trzy. Już. Widzicie z zewnątrz całą przestrzeń. Powiedz mi, gdzie ta przestrzeń jest. Chciałam, żeby Kaja ją zobaczyła. Taka... Jakby patrzeć właśnie faktycznie z góry na plan ziemski, on wygląda trochę inaczej niż nam się pokazuje gdzieś tam na zdjęciach. Jest dużo większy, ale w jakiś dziwny sposób go widać całego, cały ten plan. I jest otoczony taką, tak jakby ten plan parował emocjami chyba, albo jakimiś energia taka właśnie jest, odparowuje. I teraz wyszliśmy jeszcze wyżej, tak, niż byliśmy na tym, na tej iglicy. Mhm. Jeszcze wyżej? Chciałabym, żebyście poszybowali w ogóle ponad tę przestrzeń. Tak, żeby Kaja się nie trzymała niczego. Nie trzymałem się niczego. Dobrze. Nie, dobrze. Już tutaj nie ma się czego nawet trzymać. Nie ma, bardzo dobrze. Tylko można się trzymać tego obrazu i to jest jedyny punkt odniesienia, a oprócz tego nie widać nic. Musi się trzymać tego obrazu? Patrzy na niego. Patrzy na niego. Poszybuj się jeszcze wyżej. Oprócz tego nie ma tam nic. Aha, patrzycie na ziemię, tak? Na plan ziemski z góry. Coś, co przypomina plan ziemski, ale czy jest, trudno powiedzieć. Jest taki trochę... no, taki jest jakby... Nie do końca chyba pełny obraz jest. Dobrze. Czy coś jeszcze widać ciekawego, charakterystycznego? Nie, tylko właśnie nie. To, że tak odparowywuje ta przestrzeń. No właśnie, te emocje, powiedziałeś, że odparowują. Czy to są emocje Kai, czy to są emocje innych istot? Innych. I ta projekcja przez to, ona wcale nie zachwyca. To znaczy, jakby tą warstwę emocjonalną ściągnąć, to naprawdę byłoby to, wydaje się, że byłoby to piękne, ale właśnie to jest taki przykład na coś, co nie emanuje pięknym i przez to ten kształt przestaje się podobać. Budzi wręcz jakieś nawet formy odrzucenia, co też Kai pasuje, że ona tutaj wyżej jest, bo ona teraz by najchętniej się odwróciła i gdzieś tam prysnęła. Gdzieś poszła. Ale nie może właśnie, bo się ten umysł, ta część materialna ją trzyma, jest połączenie. Nawet jest taka forma, tak jakby się umysł zaczął niepokoić, że co tak. teraz zostanie. Co teraz dalej? No właśnie. Zresztą Kaja mówi, że bardzo dużo analizuje, myśli, przemyśliwuje. Okej. Dobrze, czy to, co powiedziałeś, te parujące emocje innych istot, czy to są istoty, które Kaja zna, czy to są też... Nie musi ich znać wcale, nie. Niektóre zna, ale tutaj bardziej jest to tak olbrzymia emanacja tych emocji, że trudno tam indywidualne istoty wyczuć, choć jakby się chciała ona, to tak. W tym też są ci, których zna, tak? Dobrze, wróćmy tam, gdzie na początku Kaja była, wróćmy tam. I chciałabym, Darku, żebyś teraz spojrzał razem z Kają na taki moment sprzed półtora roku, kiedy Kaja miała sesję. I tuż po sesji, Kaja sama powiedziała, że tydzień po sesji czuła, że się
podłączyła od nowa. No właśnie, to chyba tak musiało być, bo tu prawie właśnie nie było widać takiego żadnego punktu na linii czasu, żeby coś było takiego jak sesja, czy jakaś radykalna zmiana. Wydaje się, że właśnie ta analiza czy postrzeganie tego świata spowodowało właśnie pozwolenie na to, żeby w tej przestrzeni nadal być na tych samych warunkach. Albo jakiś inny czynnik, który jakby tą sesję może zanegował. Tak, powiedziała, że zaraz poczuła, że tydzień po coś już było nie tak. A sprawdź, czy to była ta sama ta przestrzeń, której skończyła sesję, czy to tamta przestrzeń nie. była ona spokojniejsza? Tak jakby stąd jakby znowu zaczęła uciekać. Okej, czyli już ten tryb walcz lub uciekaj się włączył. Fight, fly, tak? Włączyła sobie ten tryb. Dobrze. Powiedziała mi też, że zakończyła tamtą sesję z pewnymi wątpliwościami już. Jakby nie do końca była pewna, czy to już tak być powinno, czy być powinno inaczej. Miała pewne obawy czy wątpliwości. Okej. Tak, i ona dalej ma wątpliwości. Dalej je ma. Z jednej strony, to znaczy inaczej, wątpliwości ma odnośnie tego, gdzie jest i tak dalej, ale nie ma wątpliwości, że nie za bardzo chce w taki sposób właśnie doświadczać. Dobrze, pozwolisz mi jeszcze z Kają porozmawiać? Kaju? Słucham. Miałaś możliwość spojrzenia na całość? Widziałaś tak. Wszystko? Powiedz mi, dlaczego tak kurczowo się tego trzymasz? Kiedy teraz bym powiedziała, policzyła do trzech, mogłabyś wziąć Darka za rękę i moglibyście stamtąd wyjść. Chcesz tego spróbować? Chcę wiedzieć, gdzie. Dobrze, to w takim razie teraz, nie wychodząc, sprawdzisz swoim okiem mentalnym, gdzie wyjdziesz. Chcesz spróbować? Po prostu sprawdzisz. A możesz to zrobić. Na 1, 2 i 3. Sprawdź, gdzie stąd przejdziesz. I powiedz mi, jak to wygląda. Chcę wyżej, wyżej. Do światła. Chciałabyś wyżej do światła? No ale to jest w tym momencie trochę uda z twojej strony, dlatego że twoje ciało nie jest jeszcze gotowe do tego. Ciało fizyczne, mówię. Ale na dół tam nie chcę wejść. Nie musisz. Możesz w bok przejść. Ale w bok, to co to zmieni? Zobacz. Tak, żebyś opuściła tę przestrzeń, w której jesteś. Na moment będziesz chciała wrócić, to wrócisz. Nikt ci tego nie zabroni. Ja chciałabym, żebyś tylko spróbowała znaleźć się w innej przestrzeni, gdzie będzie mniej czynników i uwarunkowań, które na ciebie wpływają. Jak się będę bokiem poruszać, to nic się nie zmieni. Próbowałaś już kiedyś? Tak. I co? Osiągasz pewien poziom, po którym się poruszasz i w pewnym momencie rozumiesz, że to dalej cię ogranicza. A powiedz mi, wyjście jeszcze wyżej, co ci da? Co da takie wyjście wyżej? Inną perspektywę. A ta inna perspektywa co da? To trudno powiedzieć. Trzeba tam dotrzeć i wtedy zobaczyć. Ale mniejszy związek najczęściej, bo wtedy widzisz z innej perspektywy, z tego poziomu, a to, co jest na dole, jest mniej uwarunkowane. Czy to tak w ten sposób co jakiś czas szłaś sobie wyżej i wyżej? Aż doszłam do pewnego momentu, gdzie wyżej już nie potrafię. A twoje ciało fizyczne mówi, że nie jest swoim punktem odniesienia i że nie potrafi być. Bo czy gdybym to mogła, to bym poszła stąd dalej. Ale nie potrafię. No ale zobacz, jak to wpływa, jak to się przekłada na twoje odczucia w ciele fizycznym. Twoje ciało fizyczne nie potrafi być.
Ja też nie potrafię być. A właśnie. Nie chcę. Do tego zmierzamy, Kaju, że w momencie, kiedy byś się zsynchronizowała z ciałem fizycznym, łatwiej byłoby być. Ale tego nie chcesz. Czy chcesz? Chcę, ale też nie chcę sobie zaszkodzić. Czy jest to twoje poczucie, że sobie zaszkodzisz, jeśli będziesz w jedności ze sobą? Na dole. Na dole. W ciele fizycznym? Tak. Dobrze, Kaju, zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu, Darek. Jak się czujesz? Dobrze. Darku, poszukaj teraz w takim razie ciała fizycznego. Tam porozmawiamy. Jest? Tak. Mogę porozmawiać z ciałem fizycznym? No to na 1, 2 i 3. Kaju? Słucham. Cześć. Jak się czujesz, powiedz? I dlaczego się śmiejesz? Z bezsilności. A, to jest taki śmiech przez łzy? Jeszcze nie płaczę. Nie? A zamierzasz? Staram się nie. Aha. Nie wstrzymuj. Jeśli poczujesz, że chcesz płakać, to płacz. Dobrze jest uwolnić pewne emocje, nawet w postaci płaczu, kropli z oczu. Kaju, powiedz mi, dlaczego tak ciągle myślisz? Dlaczego tak ciągle przemyśliwasz i analizujesz? Bo próbuję zrozumieć. Ciągły strumień myśli, ciągłe analizowanie, planowanie i dążenie do ideału. Dlaczego? Bo wtedy wyrównają się wszystkie potencjały. Tak myślisz? Tak myślę. Spójrz na świat, który byłby idealny. Czy byłby dobrym, ciekawym, złym, takim sobie? Nie mogę tego sobie wyobrazić. Wydaje się, że tak, ale nie wiem też, jak do tego ideału doprowadzić. Jak to wszystko poukładać, żeby było idealne. Za no dużo właśnie. Aspektów. A jeszcze do tego ma, że każdy wnosi, jeśli ma jakiś model ideału, to on jest inny niż twój. Widzisz to? Widzę to. Bardzo ciężko jest dążyć do ideału. Bo może dlatego to jest idealne, że trzeba do tego dążyć. Tak, ciężko pracować, ciężko myśleć, żeby do tego doprowadzić. Wtedy jest idealne. Aha. To zawsze jest wtedy pod górkę, kiedy tak się zmagasz, bo chcesz dojść do tego ideału. A twój ideał jest jakim ideałem? Jaka chciałabyś być? No właśnie nie zupełnie idealna, ale taka wolna. Wolna. To coś innego niż ideał. Ale wtedy wszystko musi być idealne. Bo wszystko jest w równowadze, czyli idealne. A powiedz mi, czy kiedykolwiek byłaś ta idealna? Tak. Kiedy? Przypomnij mi. Wtedy, kiedy to było wszystko we mnie, właśnie w równowadze. Przypomnij, spójrz na swoje życie i powiedz mi, czy kiedy i jak wyglądał ten moment, kiedy byłaś idealna? Wszystko było takie, jak należy. Aha, dobrze. Czy to było wtedy, kiedy byłaś małą dziewczynką, czy to było wtedy, kiedy chodziłaś do szkoły? Przypomnij mi ten moment. To nie było wtedy. Kiedy było, powiedz. Tutaj się nie da tego osiągnąć, tego ideału. W innym życiu? W innym świecie. W innym świecie, dobrze. Powiedz mi, czy wracasz do tego świata, kiedy śpisz? Kiedy śnisz? Całą sobą chcę tam wrócić. Aha,
Dlatego, że twoje ciało fizyczne powiedziało mi, że boi się w ogóle spać, boi się budzić w ogóle, boi się śnić. Boję się, kiedy idę spać. Jest to nieokreślony strach i nie chcę uczestniczyć we śnie. Tak mówisz. Bo czuję umysł, się. Mój umysł tam wrócić nie chce. Bo przestanie istnieć. Ale mówisz też, że tak jakbyś była w innych wymiarach. Wracasz z gotowymi scenariuszami. Całe filmy ci się śnią. Gotowce. Mogłabyś tego się taki... boję. Tego się boisz. Pójdziemy? Pokażesz mi ten ideał? On nie do końca jest chyba mój. O. Bo nie jest z tego świata. Ja jestem stąd. Aha, teraz Stworzę jesteś w fizyczności. Teraz jesteś w fizyczności, ale może kiedyś byłaś w innych wymiarach. Tak, byłam w innych. Aha, pamiętasz to? Pamiętam. Jeszcze pamiętam. Jeszcze pamiętasz. Przypominają ci się te tamte życia? We śnie właśnie? Wracasz tam, ale z kolei mówisz, że umysł nie chce tam wracać. Umysł nie. Nie. A kto chce wrócić? Reszta. To znaczy? Serce. Serce? Serce jest stamtąd. A umysł jest ziemski? Tak. No i tutaj mamy pewnie pewnego rodzaju konflikt. Zgadza się? Trudniej jest to wszystko zsynchronizować. Jak to stworzyć się ideę. Jak to się stało, Kaju, że umysł jest z tych innych wymiarów, a serce jest ziemskie? Nie. Serce jest stamtąd. Stamtąd jest serce, czyli odwrotnie, dobrze. Umysł jest stąd? Tak. Jak to się stało? Bo to bez umysłu nie można funkcjonować. A powiedz mi, czy były kiedyś w twoim życiu, w tym życiu, Kai, jakieś momenty, w których czułaś się spełniona i szczęśliwa? Lubiłam być dzieckiem. Dzieckiem. Wtedy dużo rzeczy było prostszych. A powiedz, czy wtedy była jakaś synchronizacja między sercem a umysłem? Wtedy serce dominowało. Okej. A później? Później nauczyli umysł. Dobrze. Dobrze. Kaju, pozwolisz mi porozmawiać z własnym umysłem? Przepuścisz swój umysł? Kaju? On ci nie ufa. Nie chce ze mną rozmawiać? Nie. Nie. Pozwolisz mi w takim razie porozmawiać z sercem? Tak. To na jeden, dwa i trzy. Serce. Serce Kai. Słucham. Dzień dobry, serduszko. Jak ty się czujesz w tej rzeczywistości? Powiedz mi. Smutno. Smutno. Nie mam swojej mocy. A miałeś kiedyś? Tak. Kiedy Kaja była dzieckiem? Ale to już nie była ta sama moc, tylko część. Ta sama moc, aha. Czyli kiedy? Kiedy byłeś serce radosne? Jeszcze kiedy tu przybyłem. Ale bardzo krótko. Bardzo krótko. Pokażesz mi tamte momenty? Musiałem się nauczyć żyć z umysłem. Wcześniej żyłeś bez umysłu? To inny umysł. Inny umysł był. Był bardziej w równowadze z tobą? Tak. Okej. Pokażesz mi
kiedy to było i pokażesz mi siebie, kiedy byłeś w równowadze, ty i tamten umysł? Mogę pokazać. Pokaż, zabierz nas tam. Na 1, 2 i 3. I powiedz mi, gdzie jesteśmy, serca? Tutaj. A tutaj to jest gdzie? Tu. Ja jestem tylko ziemianką. Musisz mi to opisać. Opowiedzieć. To nie jest ziemia. To nie jest ziemia. Właśnie pokaż, podaj mi parę detali. Gdzie jesteś, w kim jesteś, serce? Jestem świetlisty. Świetlisty. Mhm. Jesteś samo serce świetliste, czy jest coś jeszcze? Całe istnienie jest świetliste. Mhm. Lekkie. Mhm. Poszukaj tam. Umysł jest? Jest. Mhm. A powiedz mi, czy ja w tym momencie, w tej świetlistości mogę porozmawiać z całością? Tak. To zostaw mnie z całością. Powiedz mi jeszcze, jak mam nazywać całość. Kaja, czy inaczej? Jestem. Jestem. Już. Jesteś? Kaju? Mogę cię nazywać Kają? Nie. Nie. A jak chcesz być nazywany? Jako jest? Jesteś? Jak mogę do ciebie mówić? Możesz mówić. Po prostu. Dobrze. Jesteś tutaj całością. Tak. Zgadza się? Mhm. Jest taka część, która nazywa się sercem u ciebie? Będę używała tych ziemskich nazw, żebyśmy się rozumieli. Czujesz swoje serce? Można tą część oddzielić, jeśli by się chciało. Okej. Okay. A jest coś, co się nazywa umysłem? Tak, jest coś takiego. Dobrze, a teraz powiedz mi, jak to jestestwo wygląda? Jest pełna równowaga, synchronizacja między umysłem a sercem? Nie trzeba tego rozdzielać, to istnieje razem. To istnieje, to jest razem. Dobrze. Ja istnieję. Tak. W przenośni możemy to uznać też za całość, czyli ciało, jeśli chcesz. Powiedz mi dobrze, w takim razie, co takiego się wydarzyło, że nastąpiło rozdzielenie? Chcę ci pokazać ciebie na ziemi. Mogę? Jak masz mi to pokazać? Zaraz ci pokażę. Spójrz. Spójrz na ekran, który Darek narysował. W przestrzeni. Zrobił ruch ręką. Taki prostokąt narysował. W tym prostokącie zobaczysz pewne obrazy. Chciałabym, żebyś zobaczyła siebie na planie ziemskim. Gotowy? To jest Kaja. Poznaj Kaję. Poznajesz? Rozpoznajesz Kaję? Poznaję. Aha. Co poznajesz? Ale co rozpoznajesz? Nie rozumiem. Czego nie rozumiesz, powiedz mi? Tego, co widzę. Mhm. Spójrz na Kaję energetycznie i powiedz mi, czy w całości wyczuwasz siebie? Nie czuję całości. Mhm. Co czujesz? Czuję rozdzielenie. Rozdzielenie. Czy możemy to nazwać według nazewnictwa ziemskiego rozdzielenie umysłu od serca? Chyba nawet więcej. Więcej. Mhm. Co jeszcze? Dzielenie widzisz? Natury. Dzielenie natury. Mhm. Jaka jest twoja natura tutaj? Oddzielenie światła.
Oddzielenie światła. Dobrze. Czyli patrząc na Kaję, na planie ziemskim, widzisz, że jest spore rozdzielenie. Wszystko tam jest rozdzielone. Mhm. Wszystko jest rozdzielone. Powiedz mi, kiedy nastąpiła decyzja o tym, żeby zejść na ziemię? Gdy zostaliśmy poproszeni. Poproszeni przez kogo? Przez przestrzeń, która jest naszym domem. Mhm. Dlaczego ta przestrzeń poprosiła o to, żebyście zeszli na ziemię? Jest was więcej? Usłyszała wołanie. Wołanie. Prośbę. Prośba. Mhm. Jak brzmiała ta prośba, to wołanie? Prośba, żeby przynieść więcej światła, żeby utrzymać równowagę. Ziemia nie potrafiła utrzymać już równowagi. Dobrze. To przestrzeń zadecydowała, żebyście poszli na ziemię? Poprosiła. Poprosiła. Czy przestrzeń sprawdziła, czy to jest dla was bezpieczne? Przestrzeń wiedziała, że to będzie trudne. Wiedziała, nie ukrywała tego. Mhm. Widziała, odczuwała. Powiedziała wam, że będzie trudne. Powiedziała. Mhm. Zapytała, czy zaniesiemy światło. Mhm. Inną energię, której tam brakuje. Mhm. Która była, ale uleciała. Uleciała. Oddzielona. Uleciała. Mhm. Mhm. Dobrze. Zostaw mnie tu, w tej miejscu z Darkiem. Darku, rozłącz się. Darku, rozłącz się, wróć do swojego oddechu. Darek. Jesteś? Tak. Jak się czujesz? Dobrze, choć bardzo duży jest ładunek informacyjny, takie, że ciężko jest wszystko przekazać. Dobrze. Chciałabym, żebyś się uniósł ponad to wszystko i powiedział mi energetycznie, czym jest przestrzeń? Planetą. Jest planetą. Tylko to jest przestrzeń taka jakby na innej gęstości i nie jest to wszystko na tyle zgęstniałe, żeby powiedzieć, opisywać tak w sposób fizyczny. Można by było chyba obniżyć się również do gęstości trójwymiarowej tej planety i wtedy, ale ta istota, którą ona tam jest, działa tylko na wyższym wymiarze. Wydaje się, że nie ma takiej potrzeby, albo może nie chce, nie wiem, trudno nawet powiedzieć. Może jest z tej świadomości zbyt dużo, żeby chciała się obniżyć i może dzięki temu też odpowiedzieć na to wyzwanie i zanieść jakby, chyba rozumie nawet, że niosąc tam jakby tą wibrację, tylko część tej wibracji jest w stanie przenieść tyle, na ile pozwoli ciało i czy ciała może tak, ciała, to też te świetliste ciało. Jest i, więcej. Tak. Dobrze. Czyli decydując się na zejście, jest ta świadomość, że będzie pewne rozdzielenie. Że musi pewne części obniżyć. To strasznie jest po ziemsku. No, ja wiem, no. Nazywane. I tam w ogóle jest inaczej, taka narracja jest, innego rodzaju intencja, innego rodzaju postrzeganie. To nie odczuwa się, że będzie rozdzielenie. Mhm. Tylko to chodzi bardziej o to, że jak to napisać, że zaniesie się wibrację, która że się zaniesie i zostawi, wróci i się oddzieli, coś się straci, tylko tak jakby może wspomoże się ten puls, tą wibrację, która tam jest zaburzona i pomoże się jej odbudować bardziej, może tak. Dobrze, tak chciałabym, żebyś się
tak na marginesie teraz zostaw tę scenę i spojrzał na Kaję dziś i powiedział mi, czy serce wibruje na innym poziomie, na innej częstotliwości niż mózg. Pokaż mi, jaka tak. jest różnica. Tak, tak, jest rozróżnienie, rozdzielenie tej wibracji, są różnice. Tak. To znaczy, to jest coś takiego, jakby w pewną częstotliwość wpisać dwie częstotliwości, niższą i wyższą, górne i górna jest tym sercowym, a dolna umysłowym. I to tworzy całą częstotliwość i te pół częstotliwości są wpisane w całość, więc odczuwa się jako ją, ale intencje i postrzeganie są zupełnie inne, czyli umysł postrzega bardziej fizyczne wartości, częstotliwości, a serce jakby widzi nawet nie, że więcej, tylko inne przestrzenie. No tak. Właśnie o to mi chodzi, że tu jest ta różnica. I teraz chciałabym, wracamy do tamtej planety, do tamtej przestrzeni i powiedz mi, co się dalej wydarzyło? Przestrzeń zawołała, czyli planeta zawołała, poprosiła, nie zawołała, tak, ale jakby poprosiła. Ziemia chciała na jakimś planie, na płaszczyźnie, na innej gęstości się odczuwa Ziemia, że faktycznie ona czuje to obciążenie, które na sobie nosi. Nie potrafię sobie z tym poradzić. A nie chce, czy nie może, czy tego z siebie zrzucić. Nie potrafi. Czyli to wołanie, ta prośba jest najpierw przez Ziemię. Tak. Odebrana przez... Różne planety, wydaje się. Tak. Przez różne planety, między innymi przez planetę, na której jest ta nasza świetlista Kaja. Dobrze, i co się dalej dzieje? Ona i jeszcze inni decydują się zejść grupa na Ziemię? Taka, można by było to upatrzeć na grupę taką anielską, bo to z takiej istoty faktycznie światła. Idą. Idą, czy znajdują się, przenoszą. Też trudno fizycznymi nazwami operować. Bardziej chodzi o to, że takie właśnie świetlistości przychodzą, które mają takie trochę kształty no, ludzkie, tak jakby już potrafiły się przyjąć tą, dostosowywać się pomalutku do warunków, które mają wejść. Co dalej? Wchodzą. I rozdzielają się w taki sposób, tak jakby musiały dostosować się do Ziemi i część przynosi wartości energii kobiecej, energii niektóre męskiej, ale wchodzą w przestrzeń energetyczną, tam część jej zostaje, a część wchodzi w ciało i poprzez życie, poprzez bycie ma tą energię, czy nawet świadomość zostawić. Przekazać chyba innym, pobudzić. A mówić. Kto ustala te warunki? Nikt nie ustala. To się dzieje w taki sposób, że oni mają zostać w jak największej, w największym stopniu sobą. Nie przyjmować tego, co jest tutaj w tym świecie. Najbardziej zostać sobą. Muszą tylko zostać ludźmi tylko w takim zakresie, ile jest to konieczne, czyli nauczyć się chodzić, mówić, oddychać, wchodzić w relacje, a całą resztę nie przyjmować, chyba że jest to zgodne, bo takie płaszczyzny też są zgodności. Jakaś forma na przykład relacji jest, ale w trochę w innej formie, inne postrzeganie jest relacji. I bardzo i wydaje się ich boli te istoty, jak bardzo ludzie chcą zawłaszczyć ich.
ich istnienia, chcą ich, pożądają ich. Mhm. One nie są do tego przyzwyczajone, te istoty. One po prostu są, istnieją wspólnie, ale nikt nikogo nie pożąda, nikt nikogo nie chce zawłaszczyć, a tutaj czując takie lekkie i jasne energie, ludzie czasem po prostu chcą ich po prostu jakby dla siebie. Ile takich istot przeszło? Czy zeszło na Ziemię? 1000. 1000. Kaja zna niektórych z nich? Tak, zna wszystkich. Pojawili się, wszystkich zna. Pojawiają to znaczy na Ziemi niekoniecznie, nie. Ale bywało tak, że mijali się. Mijali się, czuli do siebie ogromną sympatię, czy coś takiego niewyobrażalnego, taką formę miłości, ale zawsze się coś nie zgrywało w fizyczności, dlatego że to nie jest ich rolą. Dlatego oni, te ścieżki się rozchodziły po to, żeby oni mogli po prostu być, a nie... Czy w tym życiu Kai spotkała któryś z nich? Mijają się? Wydaje się, że jakiegoś... Taka istota, która mężczyzną jest. Aha, mógł to być jej poprzedni partner? Nie. Trzy miesiące temu się rozstała? Nie. Nie, nie, bo to krótsza znajomość była. Powiedziałeś wysoki. Wysoki taki, chyba blondyn. Albo może tak, albo może po prostu on się pokazuje, bo jest jasny. Ale już się spotkali, czy mogą się spotkać? Już się spotkali. Mogą się spotkać potencjalnie każdy z każdym, ale raczej oni unikają tego, bo nie jest taka rola, żeby tu przyjść i imprezować razem, tylko po konkretnym celu. Oni mają poczucie, czy mieli, że przyjdą, zrobią to, co mają zrobić, zostawią i wrócą. Dobrze. Dobrze, chciałabym, żebyś jeszcze spojrzał z dużej perspektywy na to wszystko. Chciałabym zobaczyć ten proces schodzenia na Ziemi i żebyś mi powiedział, że on jest procesem naturalnym, nienaturalnym, uwarunkowanym, nieuwarunkowanym. Jest uwarunkowanym. Jest. Dlatego, że oni muszą wejść w strukturę Matrixa po to, żeby zostali zauważeni. Podłączeni do systemu chcą właśnie go w pewien sposób, pewne wzorce i programy rozpuszczać, zamieniać. A zobacz teraz, Darku, czy któryś z nich mógłby przejść bez tych uwarunkowań, bez wejścia w Matrix? Jest poczucie, że tak, że mogliby, ale znowu w ich postrzeganiu jest tak, że wtedy byliby niezauważeni. A chcą być zauważeni. No wtedy będą mogli przenieść tę wiadomość. Dobrze, czyli w pewien sposób jakby sami decydują o to, że wchodzą w ten Matrix. Oni sami zostali faktycznie poproszeni. Nikt ich nie zmusił do tego. Nie. Sprawdź jeszcze, czy którykolwiek z nich jest w pewien sposób podłączony do jakiejś innej energii. Tylko tutaj już. W tym Matrixie są i faktycznie dosyć mocno ich to podłączenie potrafi doświadczać. Chce wygasić to, z kim są, obciążyć ich możliwie jak najwięcej i wygasić to. Dobrze, z kim Kaja jest podłączona do kogo? Do archontów. Do archontów. Ale była jeszcze chyba podłączona do innych bytów, bo jest tylko, że to zostało jakby wygumkowane, bo nie można się tego... Jest taka bardzo duża dziura w energii na linii czasowej, ogromna dziura, gdzie dużo jakby chyba tam się działo. Dużo zależności tam było. Tak. Ale i tam... Kaja powiedziała mi, że się skrywała, że ma taką tendencję do ukrywania się, że nie lubi pokazywać swoich oczu, na przykład, że tak jakby była pewna tajemnica i że jest sprytna w tym ukrywaniu się, tak mi powiedziała. No i chyba jest faktycznie. Tutaj nawet właśnie ta jej historia, że jest wygumkowana tak umownie, to jej pasuje.
Pasuje jej to, tak? No dobrze, ale mamy też jeszcze ją w tej innym wymiarze, w tej innej postaci, kiedy jest w całkowitej zgodności i równowadze ze sobą. Bardzo fajnie się ją odbiera tam, bo no, trudno jest to wyrazić emocjami tutaj ziemskimi, ale to jest coś takiego, jakby ta istota doznawała takiej wewnętrznej trochę nawet ekstazy, bo tak dobrze się czuje w tym stanie. Ale nie, po prostu tylko nie to jest, że wytworzone sztucznie, tylko wszystko jest takie właściwe. No tak, bo jest tam w tej równowadze, tak? Dobrze. Okej. Wróćmy do tu i teraz. Zapytaj Kaję, czy to wszystko widziała? Tak. Czy teraz już wie, na czym to mniej więcej polega? Ma tutaj sporą rozdzielność między sercem a umysłem. Tak, ale nie wie, jak to połączyć na nowo. No, trzeba będzie nad tym troszeczkę popracować. I pytanie, czy wyjdzie tam z tej iglicy. Tak, żebyśmy swobodnie popracowali, żeby miała obie ręce wolne. Nie da rady tam, jest niekompatybilna z tamtą przestrzenią. Nie jest może tam niekompatybilna, być. Dobrze. Dobrze. To w takim razie mogę w tej części subtelnej porozmawiać z umysłem? Ale teraz za dużo jest pootwieranych przestrzeni i nie wiem, w którą część subtelną byśmy mieli teraz wrócić. Wracamy do tu i teraz, do tej pierwszej sceny, gdzie spotkaliśmy Kaję. Okej. No tu i teraz. Zapytaj ją, czy puści tą iglicę? Ona się teraz boi. Już nie chcę być taką twardzielką, teraz naprawdę czuję lęk. Lęk, dobrze. To zbierzmy ten lęk. Poproś ją, żeby go pokazała. Ja policzę do trzech. 1, 2 i 3. On się ukaże. Niech zbierze teraz ten lęk. Zebrała? Tak. Chce go zostawić, czy chce go się pozbyć? Pozbyć. Otwórz jej neutralny portal i niech tam wrzuci już. Co jeszcze odczuwa, co jej ją blokuje przed puszczeniem iglicy? Brak decyzji. Decyzyjność. Gdzie jest ten brak decyzyjności? Nie ma go. Nie ma. Dobrze. Nie ani ma? Trudno to jako brak zidentyfikować. Ale wydaje się, że jakby te myśli, które na co dzień się w dużej ilości pojawiały, właśnie teraz zniknęły. I stąd brak decyzyjności. Nie ma ciągów logicznych, które by doprowadziły do podjęcia decyzji. Dobrze, to poproś teraz Kaję, żeby odszukała w sobie chociażby tą najmniejszą cząsteczkę, nanocząsteczkę zaufania do siebie i poczucia bezpieczeństwa. Gdzie to jest? Znalazła? Ciekawie, że zaczęła szukać w głowie i nie mogła znaleźć. Aha. Wpadła w panikę, bo gdzieś zaczęła nawet wyrzucać intencje poza, żeby znaleźć sobą. Dopiero później poczuła, że przecież ma to w sercu. Ma to w sercu. Dobrze, świetnie. Dobrze. To w takim razie niech zaufanie do siebie i poczucie bezpieczeństwa, które jest w sercu, może je wyjąć, może je trzymać w ręku, powolutku podnosić częstotliwości. Powolutku. Dodając ciepła, uwagi, zrozumienia, pełnej akceptacji, przytulając, jak chce, to się może uśmiechnąć, tak żeby wzrastało, tak żeby nagle poczuła, że te odczucia są nie tylko w sercu, ale są też poza sercem.
Podnosi? Tak. Świetnie. Rozprzestrzenia to na całe swoje ciało. Do głowy też dociera? Jeszcze raz. Czy do głowy też dociera? Tak. Dobrze. Okej. Zapytaj, jak się teraz czuję. Odczuwa spokój. Spokój. Dobrze, tak, dobry stan. Świetnie, to bardzo dobrze. To jest bardzo fajny objaw. To w takim razie teraz zapytają, czy puści te iglice? Tak. Wyjdzie stamtąd? Na 1, 2 i 3 już. Wyszła, wyszliście. Jak się tutaj czuję? Dobrze. Powiedz mi, jak wygląda, czy jest jakakolwiek synchronizacja między, czy równowaga między umysłem a sercem? Tak, jest bardzo dobry stan i ta energia się dobrze rozkłada. Może nie ma tej wewnętrznej ekstazy, ale nie ma czegoś, co by ją ciągnęło w jedną albo w drugą stronę. Jest taki naprawdę bardzo taki spokój. Spokój jest. Dobrze. Chciałabym porozmawiać z umysłem. Mogę? Umyślę. Słucham. Dzień dobry. Jeszcze raz. Jak się czujesz? Dobrze się czuję. Jest dużo myśli w tobie? Nie ma myśli. Aha. A powiedz mi, czy są jakieś programy, które przyjąłeś, które czasami włączasz? Nie mam programów. Jestem czysty. Przekonania? Nie. A schematy myślowe? Nie. A spójrz teraz tak jakby poza umysł swój, znaczy poza siebie, i powiedział mi, czy są jakiekolwiek zewnętrzne bodźce, które prowokują cię do zwiększenia myśli, albo to ewentualnie wzmocnienia przekonań albo schematów myślowych. Czy są takie bodźce? Nie, jestem tylko ja. Ty jesteś tylko ty. A teraz przypomnij sobie, czy tak właśnie odczuwałeś i wyglądałeś, kiedy Kaja była dzieckiem? Bardzo małym dzieckiem. Bardzo małym dzieckiem. Czy wtedy było takie odczucie beztroskości? Bez ciężaru? Trochę już zaburzone. Było zaburzone. Przez innych. Już przez innych było zaburzone jednak. Czyli tutaj nie masz tego zaburzenia, zablokowania? Nie, nie ma wpływu otoczenia. Świetnie. Spójrz na serce i powiedz mi, jak serce wygląda z twojej perspektywy? Nie wygląda. Czuję. Tak. Powiedz, jak z twojej perspektywy czuję? Czuję to, co ja czuję to, co serce. I stanowi mi jedność. Wspaniale. Zostaw mnie, serce, z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Powiedz mi, jak wibrują. Jak wibruje teraz umysł, jak wibruje serce. Zgodnie. Jest ta koherencja? Jeden rytm, tak. Świetnie. Dobrze. To teraz chciałabym jeszcze z sercem porozmawiać. Mogę? Tak. Serduszko. Tak. Jak się czujesz? Czuję. Czujesz w końcu. Jak odbiera cię umysł? Powiedz, jak to czujesz? Są jakieś blokady? Nie, czuję. Dobrze. Dobrze, zostaw mnie, Darku. Darku, rozłącz się. Czy mogę z Kają porozmawiać?
Tak. Kaju. Tak. Powiedz mi, jak ty się czujesz? Czuję, że jestem. Że to ja. Że to ty. Czuję ten stan. Mhm. Ten jedyny stan. Tak. Właściwy. To jest ten stan z tej części świetlistości, którą odczuwasz? Tak. O to mi chodziło. Powiedz mi, czy patrząc tu z tej perspektywy, przechodząc na Ziemię, musiałaś przyjąć wszystkie zasady Matrixa? Żeby je zrozumieć. Aha. Ale teraz wiesz, jak masz działać, żebyś była ty, żebyś po prostu była? Tak, być w tym stanie. Być w tym stanie. I jeszcze może nie dawać się wciągać w grę. Zobacz, spójrz na ekran. Zobacz, tam ci się pokazuje twoje życie, kiedy nie dajesz się wciągać. Kiedy patrzysz jako obserwator. Nawet kiedy dzieją się dziwne rzeczy, które cię dołują. Nawet kiedy rozstajesz się z partnerem. Spójrz teraz, nawet na ten moment, oczami obserwatora i powiedz mi, co widzisz. Sytuację. Widzisz sytuację, ale umiesz zobaczyć to jako pewien rodzaj gry? Tak, tak, bo rozumiem ją. Dokładnie. Każde tego rodzaju wydarzenie będzie chciało cię z powrotem wciągać w Matrix. Każde. I zawsze będzie to na poziomie niskich wibracji. I zawsze będzie to na poziomie, żeby rozdzielić umysł od serca. Po to, żebyś znowu wpadła w grę. Wtedy Matrix może nas rozgrywać tak, jak chce. Kiedy robisz krok do tyłu i patrzysz jako obserwator, zaczynasz się śmiać. Najnormalniej w świecie śmiać. I mówi ci do siebie, nie, nie wciągniesz mnie. Rozumiesz to? Kaja? A może to odczuwasz inaczej, to powiedz mi. Chyba wtedy mnie wciągnie. Co cię wciągnie? Ta gra? To poczucie, że powiem mu, że mnie nie wciągnie. A, będzie dobrze. Bardziej próbował. To w takim razie zmień to. Znajdź swój sposób. Każdy ma swój sposób. Co wtedy będziesz robiła, kiedy Matrix będzie cię znowu wciągał i wciągał? Do gry. On będzie tylko próbował pokazać mi. Tak, ale ty, będąc świadoma, będziesz wiedziała, o co chodzi? Będziesz widziała tę grę? To wciąganie? Tak, on będzie chciał koncentrować moją uwagę na czymś, co jest poza mną. Dokładnie. Dasz się wciągnąć? Czy pozwolisz nie pójdę sercu za tym. Mówić? Dobrze. Chodzi mi o to, żebyś zobaczyła hipotetyczne wydarzenia, które mogą cię chcieć wciągać w grę. I żebyś zobaczyła, jak możesz temu przeciwdziałać w ten sposób, oczywiście nie walcząc z tym. Zadałaś mi pytanie wczoraj, czy walka jest dobra, czy można walczyć. Spójrz można walczyć, ale zawsze się przegra. Właśnie. Chciałam, żebyś ty to zobaczyła i mi powiedziała. Walka będzie zawsze prowokowała do pewnej reakcji. A kiedy spojrzysz, kiedy będziesz na pozycji obserwatora, tak jakbyś była po prostu patrzyła na scenę albo na film, bo lubisz scenariusze, na film, na którym coś się rozgrywa i ty jesteś na zewnątrz, ale postaci, które są w tym filmie, są w pewnych relacjach, one są w grze.
Ale ty się nie dajesz wciągać w grę. Widzisz to? Dobrze. Zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się. Wróć do swojego oddechu. Powiedz mi, czy Kaja jest, jak ona to mówiła, w dalszym ciągu, w dążeniu do ideału? Nie, odczuwał się idealny taki spokój w niej. Tak, dobrze. Czyli ten spokój jest. Zapytaj Kaję, jak w przyszłości będzie działała tak, żeby ten spokój w sobie zachować. Nie pójdzie do przyszłości. Pozostanie w tu i teraz. Świetnie. Dobrze. Bardzo dobrze. Jest gotowa na to, żeby odpowiedzieć na kilka pytań, które jej ciało fizyczne nam zadało? Zadało sobie. Tak. No dobrze. W rozmowie Kaja w cielesności powiedziała, nie żyję tak jak chcę, nie realizuję się. Mam problemy z wytyczaniem i osiąganiem celów. Jaka była tego przyczyna, jeśli była ezoteryczna? Bo nie potrafiła znaleźć odpowiedniego celu w przestrzeni, w której była, przez to jakby pewne wzorce jakby chciały tworzyć te cele, które ona odrzucała i w efekcie ich nie było, potrafiła w sposób właściwy określić. Tak jakby mogła określić cel, ale on nie był z nią w całości zgodny. I stąd właśnie ten problem. Mówiła, nic nie mogę i nic się nie układa. Tak wyglądało. To bardziej jest jakby porażka umysłu, który chcąc zachować i budować swoją przestrzeń, być i jakby podbudowywać jakby swoją wartość, to ego nie mógł tego zrobić. On chciał to zrobić, ale reszta istoty nie miała takiego celu i próbowała to znosić czy uciec wręcz. No tak, pokazało się to. Mówiła też, że ma ogrom pomysłów, jest wielce utalentowana. W zasadzie mogłam napisać książkę od ręki, scenariusze, ale tego nie robi. Nie było jej to potrzebne. W głębi nie było jej to potrzebne. Tutaj jest poczucie, że mogłaby Kaja żyć teraz bez celu i przeżywać życie niesamowicie spełnione. Bo wtedy jakby ten cel sam się jakby wyklaruje, czy sytuacja będzie tą sytuacją, która będzie dla niej dobrą sytuacją, daje jakieś formy odczucia czy spełnienia, bez planowania tego. Bez planowania, dokładnie. Powiedziała też, że ma poczucie winy w sobie. Czy w dalszym ciągu jest odczucie, że ma poczucie winy? Nie. Nie, dobrze. Okej. Powiedziała też, że jest w niej brak akceptacji i samoakceptacji. No tak, czyli było tak. Było. Tak, można tak powiedzieć. To było bardziej może rozbudowane, ale tak, było takie coś. Czy jest teraz pełna akceptacja siebie? Tak. Dobrze. Powiedziała też, że nie potrafi się usamodzielnić. Boi się odpowiedzialności, boi się przyszłości. No tak, tak, bo właśnie teraz już tej przyszłości nie ma. Ona nie ucieka w przestrzenie, które są nie wiadomo czym. Ale właśnie to, że ten system narzucał jakieś pewne rzeczy, które umysł jakby rozumiał, że też musi przyjąć, powodowało właśnie konflikt wewnętrzny i poczucie winy. Dobrze. Powiedziała też, że zawsze opiera się na kimś, choćby nawet koniuszkiem paluszka, ale zawsze. Tak, to wynikało z tej niepewności i za każdym razem jakiegoś takiego poczucia, że nie brakuje jeszcze wszystkich odpowiedzi. Te myśli próbowały stworzyć pewnego rodzaju całość, tworzyły pewnego rodzaju schemat, szablon, który nie był pełny, więc nawet oparcie się na innej osobie dawało jakąś pseudo
poczucie takiego bezpieczeństwa, nie? Rzeczy, ewentualnie taki wentyl, że można by było przerzucić na kogoś odpowiedzialność. Dobrze. Czy teraz będzie miała taką potrzebę opierania się? Nie. Nie. Powiedziała też, że kiedy jest w związku, to zlewa się z partnerem. Nie wie, gdzie są jej granice. No, to jest właśnie ta kwestia tego, jak potrafi odczuwać miłość bezwarunkowo, ale później właśnie ten świat, ten plan, inni i ze swoim postrzeganiem zaburzają to odczucie i nadają temu warunków. Czy też będzie umiała sobie poradzić z taką sytuacją, kiedy jest z kimś w związku? Myślę, że będzie potrafiła odnaleźć osobę, w której jest coś podobnego i co jakby będzie bardziej zgodne, coś, co właśnie nie, co stworzy przestrzeń, a nie układ jakiś. Niekoniecznie dla niej, ale może być układ dla drugiej strony. Powiedziała, że reaguje silnie emocjonalnie, ale brakuje jej równowagi i brakuje jej delikatności. Tak siebie określiła. No bo ta brak delikatności, on jest, ale na wszelki wypadek blokuje to, żeby właśnie zostawić sobie jakąś drogę wyjścia. Albo nie otworzyć się za bardzo. To znaczy, to nawet jest już zbyt duża analiza, bo tak naprawdę to ona robi chyba to podświadomie, właśnie, że jakby znając siebie, wie, że wejdzie w całości w to, a też gdzieś czuje, że tu na tym planie raczej to, nie, to jest, może być wykorzystane. Właśnie tak jak to pierwsze życie, że ludzie chcą zawłaszczać taki istot, mieć dla siebie, wykorzystywać jakby tą energię brać, żeby przepłynęła, żeby po prostu to jak wykorzystać jak najmocniej. Czy już teraz jest w niej równowaga? Tak. Dobrze. A dlaczego takie skomplikowane i trudne relacje rodzinne? Tak jak wcześniej mówiłam, taka bardzo patchworkowa rodzina. W sumie skomplikowane sprawy, każdy swoją stronę gdzieś tam te sprawy ciągnie. Bo ona to nie jest dla relacji jako taka. Ona nauczona jest, jakby nauczona, czy ma doświadczenia, czy odczuwanie relacji, odczuwa w inny sposób. Tutaj to nie jest dla niej, to nie są dla niej istoty, które jakby miały stać się jej rodziną, ale miały jej umożliwić bycie i po prostu to jest taka relacja nie do końca w odczuciu taka rodzinna. Są więzy krwi, ale te relacje jakby już są inne, dlatego inne. Że samo to jak ona sama jest, powoduje pewnego rodzaju niezgodność. Tak jak mówiła, ciągle z kimś, z czymś walczyła. Czy dalej będzie walczyła? Myślę, że nie. Nie czuć, że ona by miała w ogóle ochotę, czy pojawiłoby się jakieś odczucie, które by chciała przekuć na walkę. Nie ma takiej w niej potrzeby. A czy będzie odczuwała samotność? Nie, te samotności też nie odczuwa. Dobrze. Mówiła też, że wokół niej zawsze była przemoc psychiczna. Przemoc w różnych formach, ale najczęściej psychiczna przemoc. Jakaś była bo nie ma, bo nie ma tej równowagi. Ona jakby to potrafi, w sensie na tym świecie, w tym świecie. I ona też jakby ma świadomość, miała tego świadomość od samego początku, że tutaj jest dużo zaburzeń i potrafiła to zauważyć, a że jakby dużo swojej energii gdzieś, czy swoich doświadczeń oddała, no to była bardziej podatna na to, wrażliwa na to. Dobrze, mówiła wcześniej, że nie chce chodzić spać, nie chce wstawać, ma bardzo intensywne sny. Jak to teraz będzie wyglądało? Myślę, że bardziej zrozumie to, co widzi tam i odczuwa. To daje też dużo innych takich odczuć i zrozumienia.
spokoju też. Tak jak mówiła, to te sny były czasami już gotowcami, gotowymi scenariuszami filmów, sztuk, książek, wszystkiego tak naprawdę. Czy będzie się tego, czy będzie się bała iść spać? Nie. Dobrze. I taka w pewnym sensie przyjemna, przyziemna sprawa, bardzo dużo pali papierosów. Była tego jakaś przyczyna ezoteryczna? Jakby próbowała wibracje dostosować, bardziej ciało, żeby dostosowała się do wibracji, które się pojawiały w niej, emocje. Dziwnie to się pokazało, ale tak jakby próbowała szybciej się dostosować. Dostosować. I to ją w jakiś sposób nawet chyba uspokajało, może wtedy bardziej się to zgodność taka pojawiła. Chociaż na chwilę. Dobrze, poproś ją, żeby teraz oczyściła swoje wszystkie komórki z energetycznej nikotyny. I nie tylko. No 1, 2 i 3. Niech to zrobi, niech sobie oczyści, tak żeby komóreczki już wiedziały, że nie muszą być obciążone energią używek. Może to jej w pewien sposób pomoże. No chciałaby ograniczyć. Z jednej strony mówi, lubi palić, a z drugiej strony wiem, że chyba nie powinnam tyle. Okej. Okay. Teraz przejdźmy też do bardziej takich większej fizyczności. Kaja mówi, że miewała częste infekcje intymne. Była tego jakaś przyczyna ezoteryczna? Tak, ta niezgodność energetyczna. Taka infekcja energetyczna, jakby przyjmowanie energii o niższej wartości wpływało na, okay. na organy fizyczne. A słaby układ trawienny? Ta emocjonalność i to odczuwanie emocji stąd, które tutaj jakby towarzyszyły jej, powodowało właśnie zaburzenia w układzie trawiennym. Czasami swędzenie skóry, uczulenia, na przykład uczulenie na słońce. Tak. To też ta reakcja? Kwestia takiego właśnie oczyszczania, przelewania tych emocji przez siebie, a jednocześnie też częściowo próba ich niezauważenia. Znieczulica powierzchniowa. Zwłaszcza mówiła głównie prawa strona, noga. Sprawdź, czy tam energia płynie równo. Tak. Bo znieczulica bardzo często właśnie pokazuje o zaburzeniu przepływu energetycznego. Nie, płynie dobrze energia. Dobrze teraz płynie. I też taka podpowiedź, że w takiej sytuacji zawsze można sięgnąć po akupunkturę. To jest bardzo pięknie wyrównuje, jeśli chodzi o fizyczność oczywiście. Dobrze, poproś teraz Kaję, żeby sobie zregenerowała wszystkie komórki w śluzówkach, w śluzówce jelit. Na 1, 2 i 3. Śluzówki mają to do siebie, że są połączone wszędzie. Kiedy układ trawienny szwankuje, wtedy na przykład śluzówka w nosie się aktywuje i na przykład jest katar. Jeśli sobie zregeneruje właśnie komórki śluzówek, one wszystkie niemalże jak w dominie się zregenerują na 1, 2 i 3. Okej. I teraz jeszcze pytanie o, w zasadzie ostatnie, może nie pytanie, ale taka konstatacja. Kaja korzysta z tak zwanej terapii tradycyjnej od dłuższego czasu. Zapytaj ją, czy będzie musiała dalej korzystać, czy będzie miała taką chęć. Myślę, że ją to znudzi, bo tam bardzo dużo jest na poziomie umysłu pytań i odpowiedzi i wygaszania pewnych tematów, które w zasadzie teraz w sobie wygasiła. Wygasiła. Dobrze, no oczywiście, że tradycyjna terapia pomaga, być może jest potrzebna. To stąd tylko takie pytanie, czy będzie musiała po to sięgać. Dobrze. Zapytaj Kaję, czy jeszcze jest coś, co moglibyśmy dla niej zrobić? Nie.
powiedz mi, jak wygląda teraz jej przestrzeń? Jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo jasna, taka idealnie dopasowana do niej. Dobrze. Chciałabym, Darku, żebyś sprawdził z pewnej odległości. Kaja, jeśli chce, to może zaprosić te istoty, ale będę chciała sprawdzić, albo może inaczej. Poproś Kaję, żeby wezwała wszystkich, którzy są w jakikolwiek z nią sposób połączenie energetycznie, mentalnie, emocjonalnie, karmicznie, jakkolwiek. A jeden, dwa i trzy. Czy ktoś się zjawił? Nie. Aha. A jakbyś porównał zdjęcie dzisiaj z początku na iglicy, były te połączenia? Były. Taka właśnie częściowo z niektórymi poprzez właśnie jakieś walki, niezrozumienie, chęć naprawy czegoś, ucieczki, różne były połączenia. Dobrze. No dobrze, to w takim razie już nie musimy wzywać tych istot, które sobie zapisałam. Zapytaj Kaję, czy chciałaby podzielić się z tą wiedzą, którą dzisiaj zdobyła, z tymi innymi świetlistymi istotami, które znała wcześniej, kiedy tak była. Może to zrobić, może im po prostu wysłać informację i wiedzę, którą zdobyła. Tamte istoty, jeśli będą chciały się zainspirować, skorzystać, to zrobią. A jak nie, to mają swoją drogę. Na 1, 2 i 3 niech wyślę. Świetnie. No dobrze. Czy Kaja chciałaby sobie coś powiedzieć? Nie, tylko dać sobie odczuć siebie. Dobrze. Powiedz mi, jak teraz wygląda ciało fizyczne i subtelne? Czy są w dalszym ciągu oddalone od siebie? Nie. Aha. Poproś ciało subtelne, żeby wysłało sygnał do ciała fizycznego. Na 1, 2 i 3. Taki ich specjalny wewnętrzny sygnał. Zrobiła? Tak. No dobrze. Jest gotowa, żeby zamknąć sesję? Jest. Zostaje tu, czy idzie gdzie indziej? Tutaj. Okej. Dobrze. Tutaj sobie wzmacnia to, co chce. Kreację. Obfitość. Przede wszystkim to uczucie, wspaniałe uczucie miłości, bezwarunkowej do siebie, pełnej akceptacji, zaufania i poczucie bezpieczeństwa. Kaja już doskonale teraz wie, jak wygląda ta równowaga. I mam nadzieję, że będzie chciała ją zachować. No dobrze, to w takim razie, Darku, czy ty jesteś gotowy na powrót? Tak. To rozłącz się i odłącz się całkowicie od Kai. Wyjdź z tej przestrzeni. Zamknij za sobą drzwi. Rozłącz się i odłącz się całkowicie od wszystkiego, od wszystkich, cokolwiek było w tej sesji. I wyrzuć całą energetykę tej sesji z siebie już. Nie zostawiasz ani pół śladu, niczego. Kiedy już będziesz gotowy, wróć do swojej przestrzeni, do swoich parametrów, tam gdzie jest ci zawsze dobrze. A na jeden podnieś sobie częstotliwości i poczuj wibrację swojej bezwarunkowej miłości do siebie, akceptacji, zaufania, szacunku. A na dwa weź głęboki oddech i poczuj ten oddech w sobie. Poczuj go zarówno na poziomie fizycznym, jak i energetycznym. Poczuj, jak dopływa, regeneruje wszystkie komórki, wzmacnia je. A ty czujesz energię zdrowia, energię witalności, energię regeneracji. Regenerujesz sobie te komórki, na których ci zależy. Tkanki, cokolwiek, co chcesz, żeby wzrastało. Weź jeszcze jeden głęboki oddech i powolutku wracaj już do siebie. Zacznij odczuwać swoją cielesność. Powoli. Bicie serca. Czujesz i słyszysz. Bo tu wracasz, Darku.
Ja za moment powiem trzy, a ty już całkowicie powrócisz do siebie i otworzysz oczy. Trzy. Dzień dobry. Wrócisz, Kaju, do nas? Darek już jest, zobacz. Cześć. Cześć, jak się czujesz? Powiedz. Dobrze. Jakieś takie... troszeczkę głowa mnie... Takie, nawet nie boli, tylko takie ciśnienie, ale od początku to czułam. Ale jakoś tak schodzi. Ale może też z odkazu. Dobrze. Też dlatego. Ale jakoś tak godnie. Fajnie, okej. Ja za moment wyłączę nagrywanie i pytanie do ciebie, czy się podzielisz sesją? Pewnie, tak. A możemy twoją twarz pokazać? No pewnie. Cudnie. Dobrze, ja ci bardzo dziękuję za zaufanie i za to, że mogliśmy z tobą popracować i być z tobą w twojej przestrzeni. Ja też wam bardzo dziękuję. Darku, tobie za wspaniałą pracę dziękuję. Wszystko jest w porządku? Dobrze się czujesz? Mhm. To dobrze. To wyłączam nagrywanie. Dziękuję jeszcze raz i pa, pa. Pa. No właśnie.